Szczęść Boże, Paweł Rzymyszkiewicz, zapraszam na Informacje Dnia. Trwa szczyt klimatyczny w niemieckim Bonn. Szef polskiej delegacji, minister środowiska profesor Jan Szyszko, spotkał się dziś z przedstawicielami Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Niezwykle ważne spotkanie, dlatego że to właśnie związki zawodowe dbają o prawa człowieka, a prawa człowieka to prawo do pracy, prawo do tego, żeby mieć rodzinę, żeby tą zdrową rodzinę mieć, żeby długo żyć, a równocześnie, żeby było młode pokolenie, które będzie utrzymywało tych, którzy chcą długo żyć. A więc człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, w związku z tym to spotkanie było niezwykle ważne. Nie można mówić o polityce klimatycznej świata, gdzie podmiotem tej polityki nie jest człowiek. A więc tworzenie miejsc pracy w terenach i zurbanizowanych, i niezurbanizowanych. Niezwykle ważne jest tworzenie właśnie miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych, po to, żeby tam człowiek trwał, żeby użytkował te zasoby przyrodnicze, żeby służyły człowiekowi, a równocześnie, żeby w ten sposób działał, żeby te zasoby nie ulegały pogarszaniu, a pomnażaniu. Ja bym powiedział, tam, gdzie zostały zniszczone. I współpraca ze związkami zawodowymi na szczeblu światowym, jak również na szczeblu lokalnym, jest fundamentem tej polityki, którą realizuje Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili w Polsce. A polityka klimatyczna to właśnie idealne narzędzie kreowania dobra dla człowieka z pożytkiem dla przyrody i dla tego samego człowieka. Kurierzy Poczty Polskiej mają do dyspozycji 3,5 tysiąca terminali płatniczych. Od teraz za przesyłkę za pobraniem będzie można zapłacić kartą płatniczą. Usługa została wprowadzona ze względu na zbliżający się przedświąteczny szczyt. Już nie papierowe banknoty i okrągłe monety, a plastikowa karta jest nieodłącznym elementem naszych codziennych zakupów. Obecnie niemal wszystkie sklepy oferują możliwość płacenia w ten sposób. Gorzej jest jednak w przypadku innych usług. Kłopotliwe sytuacje zdarzają się w momencie, gdy nie mając przy sobie gotówki, musimy szybko uiścić opłatę. Często miało to miejsce przy odbieraniu przesyłki za pobraniem. Od teraz ma się to zmienić. Poczta Polska wyposażyła 3,5 tysiąca swoich pracowników w terminale płatnicze. Przy doręczaniu tego rodzaju przesyłek opłatę będzie można uiścić za pomocą karty płatniczej. Rozwiązanie zostało wprowadzone ze względu na zbliżający się przedświąteczny szczyt paczkowy. Jest to o tyle konieczne, że jak wskazują przeprowadzone badania, spółka Poczta Polska znajduje się na pierwszym miejscu spośród najczęściej wybieranych dostawców towaru zakupionego w internecie. W piątek mija termin zgłaszania się chętnych do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej. Nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej przewiduje przeszkolenie wojskowe studentów ochotników. O programie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dyskutowali przedstawiciele resortu i Wojska Polskiego. Legia Akademicka to jest oferta skierowana do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe. Albo 3-tygodniowe w czasie wakacji i wtedy uzyskują stopień szeregowy ergo rezerwy, albo 1,5-miesięczne i wtedy wychodzą z wojska jako kaprale rezerwy. Do programu przystąpiły 52 uczelnie. Mają one czas do piątku, aby zgłaszać grupy uczestników do programu. Grupy takie liczą od 25 do 30 osób. Szkolenie będzie się składało z dwóch etapów. W części teoretycznej, trwającej w czasie roku akademickiego, studenci będą opanowywali podstawową wiedzę np. o obronności państwa czy organizacji sił zbrojnych. Natomiast w części praktycznej, podczas wakacji, studenci będą wyjeżdżać na poligony. Wakacyjny etap został podzielony na dwa moduły. Na moduł szkolenia podstawowego, gdzie studenci, żołnierze będą nabywali umiejętności związanych z podstawowym zachowaniem się na polu walki. Moduł zakończony będzie przysięgą wojskową. I następny element to jest moduł podoficerski dla tych, którzy będą chcieli przejść na ten moduł i sprawdzą się w module podstawowym, zdadzą egzamin. I ten moduł będzie dotyczył dowodzenia drużyną, też na tym szczeblu jakby podstawowym, można powiedzieć, na szczeblu piechoty. Z umiejętności młodych ludzi nabytych podczas programu Legii Akademickiej będą mogły skorzystać Wojska Obrony Terytorialnej, ale nie tylko. Drugi aspekt to wojska operacyjne też potrzebują rezerwistów, a ich głównym zaletą tych ludzi jest to, że często na uczelniach cywilnych można spotkać wysokiej klasy specjalistów, którzy mogą tutaj
wnieść dużo dla obronności państwa. O pracy w służbach mundurowych marzy między innymi Piotrek, który zgłosił się do Legii Akademickiej. Konkretnie chciałem się dostać do wojska. Już starałem się dostać do innego programu, do NSR-u na służbę przygotowawczą. Niestety to nie wyszło. A jeśli się pojawiła teraz taka możliwość, to żal było nie skorzystać. Tym bardziej, że jak mówi pułkownik Remigiusz Żuchowski, korzyść z uczestnictwa w programie Legii Akademickiej będzie obopólna. Jestem bardzo dużym optymistą, patrząc na zachowanie młodzieży i na tych osób, które już się zaangażowały w program Legii Akademickiej, osób ochotników, studentów ochotników, którzy chętnie przystępują do programu, ponieważ oni widzą korzyść tak naprawdę z tego programu. Nie ukrywam, że Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej też mają korzyść dzięki takiemu zaangażowaniu młodych ludzi i myślę, że to jest wspólne dobro dla naszej ojczyzny. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zainteresowanie jest spore nie tylko wśród studentów z kierunków związanych z bezpieczeństwem, ale także między innymi z pedagogiki wczesnoszkolnej. Program MONU realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mąż stanu, który o innych mówił wyłącznie dobrze, jedna z największych postaci Kościoła w epoce powojennej, intelektualista, dyplomata i mediator. Mowa o księdzu arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim. Z okazji stulecia urodzin episkopat Polski przypomniał historię jego życia. Podczas spotkania zorganizowanego z okazji obchodów stulecia urodzin księdza arcybiskupa Dąbrowskiego były generał orionistów przypomniał pewną historię. Allora don Orione gli ha detto in missione a Varsavia. Pamiętamy, że ksiądz Orione powiedział do niego tak, twoja misja będzie w Warszawie i faktycznie w sierpniu 1939 roku Bronisław Dąbrowski powraca do Warszawy. Ksiądz Orione był wielkim reformatorem, ale był również wielkim odkrywcą młodych talentów. Ksiądz Orione odkrył dwa polskie wielkie talenty, które błyskawicznie zrozumiał i uwypuklił. Jednym z nich był błogosławiony Franciszek Drzewiecki, drugim ksiądz arcybiskup Dąbrowski. Ksiądz biskup Dąbrowski zawsze walczył o to, by społeczeństwo było po stronie Kościoła, tłumaczył Peter Reina, historyk. Ksiądz prymas Wyszyński dał wskazówki, ale praca, episkopacie i gdzieś to robił ksiądz biskup Dąbrowski. Z kolei senator PiS profesor Jan Żaryn przypomniał, że w latach 80. ksiądz arcybiskup Dąbrowski był na głównej linii komunikacyjnej z papieżem Janem Pawłem II. Zostaje arcybiskupem na początku 82 roku. To nie jest przypadek, tylko to jest właśnie związane z tą w pewnym sensie nową rzeczywistością, gdzie ksiądz arcybiskup Bronisław Dąbrowski stanie się głównym de facto informatorem dla papieża Jana Pawła II wiarygodnym. To znaczy takim, który przenosi bezpośrednio wiedzę z tego, co się dzieje w Polsce, bez pośrednictwa także na przykład zachodnich mediów. Doktor Katarzyna Grabska, biograf księdza arcybiskupa, powiedziała, że hierarcha był przeciwnikiem wprowadzenia stanu wojennego i czynnie wspierał działania Solidarności. Jawił się jako człowiek nieprzeciętny. Stał się kimś wyjątkowym. Był człowiekiem i to przede wszystkim przewijało się w każdym momencie dokumentów, źródeł, do których dotarłam. Był przede wszystkim człowiekiem wielkiej kultury, wielkiego słowa i wielkiej empatii. On kochał ludzi. On kochał pokrzywdzonych, biednych, a więc tutaj wypełniał w dużej mierze ideę Orione. Wprowadzał klimat pogody ducha, radości i otwartości. Był jak ojciec, zwracała uwagę siostra Józefina Klimczak ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek. Charakterystyczne dla naszego charyzmatu to jest klimat rodzinności, otwartości, życzliwości, pogody ducha, takiego wyjścia. I ojciec nas tego uczył. Ja to pamiętam, kiedy byłam młodą kobietą, która dopiero poznawała, co to jest charyzmat. Doktor Anna Gręziak, która jako lekarz opiekowała się księdzem arcybiskupem, wspomina, że był to człowiek niezwykle pomocny. Ksiądz arcybiskup Dąbrowski pomagał nie tylko
tym ludziom, którzy siostrom zakonnym, czy tym osobom, które były no, osobami duchownymi, powiedzmy najszerzej, ale co też tu już padało, pomagał ludziom, którzy byli no, jakoś tam zaangażowani w życie publiczne. A także ubogi, mówi ksiądz Stanisław Pawlina. Wszystko, co miał, rozdawał innym. Nie przywiązywał się do tych rzeczy, czyli był człowiekiem ubogim. Zresztą bardzo wszystko rozdawał i pan Stanisław. Czym więcej rozdamy, tym więcej otrzymamy. Ksiądz arcybiskup Bronisław Dąbrowski urodził się 2 listopada 1917 roku w Grodźcu koło Konina. Jako sekretarz generalny episkopatu należał do najbliższych współpracowników księdza kardynała Wyszyńskiego, a następnie księdza kardynała Glempa. Odegrał ważną rolę w rozmowach przygotowujących obrady Okrągłego Stołu. W 1982 roku papież Jan Paweł II podniósł go do godności arcybiskupa. 25 grudnia tego roku przypada 20-lecie jego śmierci. Komisja Europejska przedstawi dziś propozycje, które mają uderzyć w Nord Stream 2. Chodzi o zmiany w prawie, dzięki którym podmorska część gazociągu podlegałaby pod przepisy trzeciego pakietu energetycznego. Rosyjski gazociąg Nord Stream 2 stanowi zagrożenie dla Polski oraz krajów bałtyckich. Przede wszystkim ma charakter geopolityczny, to znaczy pozwala na zbudowanie warunków, które sprzyjałyby wywieraniu presji na takie kraje jak Polska, Ukraina, czyli te kraje. Obecnie kraje tranzytowe. Mówi dr Piotr Paszko. Po wielu apelach, między innymi ze strony polskiego rządu, Komisja Europejska postanowiła powstrzymać ewentualny monopol rosyjskiego gazociągu. Chodzi na przykład o to, by podmorska część Nord Stream 2 podlegała pod przepisy trzeciego pakietu energetycznego. Według jego zapisów jeden podmiot nie może być jednocześnie sprzedawcą gazu i operatorem gazociągu. Podmorski odcinek Nord Stream 2 powinien podlegać również tym przepisom, co spowodowałoby dostęp wszystkich możliwych dostawców gazu do tego odcinka. Rosja straciłaby wówczas monopol, a gazociąg Nord Stream 2 nie mógłby być narzędziem szantażu. Rosja takich rozwiązań jednak nie akceptuje. Ważne jest, żeby w tej chwili uregulować ten sposób traktowania tego Nord Stream 2, na przykład w postaci umowy dwustronnej pomiędzy Unią Europejską a Rosją. I niewykluczone, że dojdzie w tej sprawie do negocjacji. Jak wskazują unijni urzędnicy, zmiany w prawie mogą być niewystarczające. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowe regulacje wejdą w życie przed końcem 2018 roku. Mają one dotyczyć nie tylko Nord Stream 2, ale także innych gazociągów. Czas wymówek się skończył. By zapewnić pokój na Półwyspie Koreańskim, trzeba okazywać siłę, przekonywał przebywający z wizytą w Korei Południowej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Rozmowy w Korei to drugi etap podróży Trumpa po 5 krajach Azji. W jej trakcie poruszane są głównie tematy związane z zagrożeniem ze strony Korei Północnej oraz współpracy gospodarczej USA z krajami Azji. Stany Zjednoczone są przygotowane, by bronić siebie i swoich sojuszników, wykorzystując pełen zakres naszych niezrównanych zdolności bojowych, jeśli będzie to oczywiście konieczne. Kluczowe partnerstwo amerykańskie w dziedzinie bezpieczeństwa z Koreą Południową to tylko jeden aspekt naszego trwałego sojuszu. Mam nadzieję, że pańska wizyta w Korei będzie okazją do rozwiania niepokoju Koreańczyków w związku z północno-koreańskimi prowokacjami, mówił prezydent Korei Południowej. Mam nadzieję, że wizyta prezydenta Trumpa w Korei Południowej będzie punktem zwrotnym w stabilnym zarządzaniu sytuacją na Półwyspie Koreańskim. Stany Zjednoczone są gotowe użyć siły wobec Korei Północnej, jednakże chcą tego uniknąć, przekonywał Donald Trump. Amerykański prezydent dodał, że komunistyczna Korea stanowi zagrożenie dla całego świata, więc w tej sprawie powinny współpracować wszystkie kraje. Naprawdę wierzę, że ma sens pokojowe rozwiązanie sprawy. Korea Północna powinna usiąść do stołu i zawrzeć umowę, która będzie korzystna zarówno dla mieszkańców tego kraju, a także wspólnoty międzynarodowej. Widzę pewien ruch, ale zobaczmy, co się stanie.
But let's see what happens. Bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami jest potrzebna, aby Korea Północna zamroziła dalszy rozwój energetyki jądrowej i ostatecznie zrezygnowała z programu nuklearnego. Dziś Trump zakończy wizytę w Korei Południowej i uda się do Chin, które są trzecim krajem na trasie jego pierwszej azjatyckiej podróży. Wcześniej amerykański prezydent odwiedzi Japonię. Głównym tematem poruszanym podczas jego rozmów z przywódcami regionu jest zagrożenie ze strony Pjongjangu. W tym wydaniu to już wszystko, ale o godzinie 16 spotka się z Państwem Ewelina Wiśniewska. Z Panem Bogiem.